La Guajira to pustynia na północy Kolumbii, tuż przy granicy z Wenezuelą. Żeby się tam dostać, musiałem pokonać autem prawie 800 km. Nie obyło się bez przygód. Najciekawiej było, kiedy zabrakło mi pieniędzy na bramkach, ale może o tym kiedy indziej. Ostatni fragment zaczynał się w miejscowości Uribia. Na mapach wszystko wyglądało dość łatwo, 70 km, półtorej godziny, ale rzeczywistość mnie zaskoczyła. Jestem w małej miejscowości Urbia, na samym środku pustyni. Muszę wam pokazać, co tu się dzieje. Niezłe cyrki tu są. Tak wygląda autobus. Też takim jechałem. A tu są riksze. Dużo tych rikszy tutaj. Niektóre z nich wyglądają tak na jakieś takie riksze towarowe. Panie chodzą tak ubrane. Takie ładne stroje. Ketal? Ketal? Dame plato. No tengo plato. Galleta, por favor. ¿Quieres banana? ¿Ah? ¿Banana quieres? Dame. Dame todo, ay. Ay, no tengo más, mira. Ay, hermano, la casa. Mira, no tengo más, ¿no? Ay.
Bueno, pero yo tengo que comer también, ¿no? Dame uno. Dos. Tienes dos. Dos. Tienes dos todavía. Tiene tres hermanos allá. Chico. Tiene tres hermanos allá. Dame uno. Bueno, yo voy, ¿no? Dame uno, vale. Señor. Señor, mira, no, dos tienes, ¿no? Dale. Ciao. Jak się później dowiedziałem, w rejonie La Guajira tylko od stycznia do września 2021 roku zmarło z niedożywienia 26 dzieci. Teraz jest taka dziwna sytuacja, bo Google twierdzi, że właśnie w tym miejscu powinienem skręcić w lewo. Generalnie... No nie ma tu drogi. No kurde, nie ma drogi. Grzybowa militarna. To chyba jednak było tam. I to wygląda jak granica. Kurde, może to granica z Wenezuelą jest? Thank you.
zatrzymał mnie taki miły pan i powiedział, że tędy nie przejadę, że droga jest dookoła, żebym wracał. No to wracam i pojadę dookoła. Tylko gdzie dookoła? Chyba tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Przy okazji fajne klimaty, co? Wracam na drogę. Panowie mi powiedzieli, że to absolutnie nie ta droga, którą mnie Google poprowadził. I muszę jechać dookoła. A dookoła to jest jakieś 32 km. Kurde, nie wiem co zrobić, czy jechać 32 km do tego hotelu, czy wracać się z powrotem, bo jutro, jak sobie pomyślę, że muszę 100 km tyrać taką drogą, jaką właśnie teraz jadę, to trochę mi to nie pasuje. 100 km taką drogą i później jeszcze gdzieś z 900 km normalną drogą. Tą normalną to znaczy tak maksymalnie 60 na godzinę. No nie wiem, mam jeszcze kilometr do przemyślenia, czy jadę tam, czy nie. Trochę się to pokomplikowało wszystko. Bateria mi się wykończyła w kamerze, zapadła ciemna noc. Ja jeszcze mam jakieś 5 czy 8 km do celu, a droga jest taka. To jest jeszcze spoko, ale przed chwilą był taki kanion, że pomyślałem sobie, że na pewno nie przejadę. A że za mną był drugi gościu, który już mi mrugał światłami, żebym przejechał, no to wstyd mi było wycofywać. No i jakoś przejechałem. Na niektóre wzniesienia musiałem wjechać tyłem, bo przodem nie dałem rady. Perspektywa spędzenia nocy w aucie na pustyni była coraz bardziej realna. Droga była tak zła, że byłem prawie pewien, że zaraz przebiję następne koło, a drugiej opony zapasowej nie miałem.
Na szczęście miałem trochę wody, garstkę orzeszków i jednego banana wynegocjowanego z chłopcem. Dojechałem. I po co tu przyjechałem? Przyjechałem, żeby spać tutaj. Świecę moim telefonem, dlatego że nie ma światła tutaj. To znaczy jest prąd, ale do godziny 20, bo później kończy się benzyna i prądu nie ma. Fajnie jest. A to co słychać w tle, to jest plaża, bo to stoi na samej plaży, ten domek. A teraz za dnia zobaczcie, jak wyglądał mój pokój dzisiejszej nocy. Ten pokój zrobiony jest, myślałem najpierw, że to jest drewno, później myślałem, że to jest trzcina jakaś albo bambusy, a to się okazuje, że to jest coś takiego, co jest w pniu kaktusa. Oni tu mówią, że to jest serce kaktusa. Generalnie wygląda to tak. Wygląda jak bambus. Ale pokój czaderski, co? W nocy trochę zimno było. A tu moje rozwalone rzeczy. Stoję teraz przy drzwiach, pokazałbym wam cały, ale jest bardzo ciasny. Tu. A jak się wyjdzie, to tu jest plaża i morze. Mój przewodnik, czyli Wilson, którego poznałem po drodze, zaproponował mi, żebym mieszkał w jego domu, który jest też hotelem. Jego dom, który jest hotelem, wygląda tak. Tu są dwa pokoje i w jednym z tych pokoi mieszkam ja. W tym drugim, nie w tym od morza, tylko tamtym drugim. Tutaj jest jadalnia. A tam jest taka przestrzeń, gdzie lokalni ludzie sobie mieszkają. Tam jest kuchnia, dymek sobie leci. Tu przed chwilą pani karmiła swoje dziecko na plaży w takim otoczeniu. Tu jest samochód, którym przyjechałem. Koło mi się udało wczoraj zmienić. Tutaj jest łazienka. Może mi się uda zrobić tak, żeby nikt nie widział, że zwiedzam. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma teraz. Dobra, jest ok. To, moi drodzy, jest prysznic. Tak, nie ma tutaj wody. Woda jest tutaj. Więc trzeba wziąć ten pojemnik, który tam w środku jest. O, ten. I trzeba sobie nim poradzić. Tu jest ubikacja całkiem znośna. Jest nawet spłuczka. Spłuczka jest, ale wody w spłuczce nie ma. I takie warunki. Generalnie wioska jest taką wioską rybacką oraz turystyczną. Tutaj jest kilka miejsc turystycznych, które można zobaczyć. I Wilson mi dzisiaj obiecał, że kilka z nich pokaże. Zobaczymy, czy mi wystarczy baterii. Bo tutaj też jest ten problem, że na miejscu nie ma prądu. To znaczy, prąd niby jest, ale go nie ma. Bo prąd zasilany jest z generatorów na paliwo. No i wczoraj koło godziny 20 nagle prąd zgasł i przyszedł Wilson i powiedział, no benzyna się skończyła. Także od godziny 8 już prądu nie było. Nie zdążyłem się naładować. Tak to wygląda. Klimat bardzo karaibski. Jesteśmy nad Morzem Karaibskim. Ola? Ponoć w związku z pandemią wywijało wszystkich turystów z wioski. Jestem jedynym turystą w całej wiosce. Także gdziekolwiek przejdę, to wszyscy na mnie zwracają uwagę, bo oczywiście nie wyglądam jak tutejszy.
śniadanie zaraz będzie gotowe. Jajeczniczka. To są takie słupki życzeń. Jak ktoś sobie czegoś życzy, to ustawia taki słupek i ponoć się spełnia. A tutaj czyjś grób chyba. Generalnie jesteśmy na pustyni. Na granicy pustyni i morza. Miejsce to nazywa się Playa Arcoris, czyli plaża tęczy albo tęczowa plaża. To dlatego, że przy uderzeniu fali pojawia się tam tęcza, tak jak za chwilę zobaczycie. Nie byłbym sobą, jakbym nie porozmawiał z tubelcami. W tym regionie mówi się w innym języku, który nie ma nic wspólnego z hiszpańskim. To dlatego ciężko ich zrozumieć. To jest prawdziwa droga przez pustynię. Wilson zaproponował mi, że jego kuzyn pokaże mi drogę powrotną, która jest znacznie lepsza od tej, którą przyjechałem. I faktycznie tak było. Zamiast 4 godzin jechaliśmy 1,5 godziny. Proszę Państwa, tak się wiezie kozy na motorze. To są kozy czy barany? Kozy.
ale wskaźnik paliwa zdecydowanie jest do remontu. Pokazuje albo full, albo zaraz się świeci rezerwa. No i jadę na rezerwie tak od dobrych 50 km. Minąłem 3 stacje i na wszystkich stacjach powiedziano mi, że stacja benzynowa czynna jest tylko do 18 przecież. Jestem na płatnej drodze i za 2 km jest autostrada, jest stacja benzynowa. Jeżeli ta stacja będzie nieczynna, to czeka mnie nockę na stacji, bo już nie dojadę nigdzie. Trzymamy kciuki. No, to jest jedna dobra wiadomość, jedna zła. Zła wiadomość jest ta, że tam, gdzie Google powiedział, że będzie stacja ESO 24 godzinna, tam nie ma żadnej stacji. Jest za to piekarnia. Nie kupiłem bułeczek, ale po drodze na nielegalu tutaj sprzedają benzynę w butelkach, taką po kontroli. No więc kupiłem parę butelek, wlałem. Wytargowałem dobrą cenę, bo ta benzyna w butelkach jest znacznie droższa. Okazało się, że faktycznie wszystkie stacje po drodze są po prostu zamknięte od godziny 6. Kupiłem benzynę z butelek po Coca-Coli. Wlałem dwie takie 3 litrowe, czyli 6 litrów i podskoczyło mi do baku. To ciekawe. No zobaczymy. Mam 126 km do przejechania. Zobaczymy, czy baku wystarczy na przejechanie 126 km. Ten wskaźnik coś słabo działa. Znalazłem czynną stację benzynową. Można tam było tylko gotówką płacić, ale parę litrów tam, chyba za 2 galony dolał mi gościu. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że mi pieniędzy, gotówki wystarczy na drogi. Jak mi nie wystarczy, to nie wiem, co zrobię, bo znowu będę na bramkach płakał babkę, żeby mnie puściła. Ale jedziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj dojadę. Udało mi się szczęśliwie dojechać do Santa Marta na krótki dwudniowy przystanek. I tak zakończyła się moja pustynna przygoda.